Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie potrawa jednogarnkowa. Będzie to wieprzowa polędwiczka i miska warzyw. Będzie zdrowo, smacznie i kolorowo. A więc zaczynamy od mięsa. Bo musimy mięso pokroić i przyprawić. Kroimy w takie niezbyt wielkie kawałki. Jak widzicie, polędwiczka nie jest mocno obkrojona, ale to jest tak umyślnie zrobione. I teraz delikatnie przyklepujemy jak czosnek. Gotowe. Teraz przyprawimy. Wrzucam z powrotem do naczynia. I tak, oczywiście sól, świeżo roztarty czarny pieprz, zobaczcie, dość grubo, i czerwona słodka papryka. Płaską łyżkę. I dokładnie wmasowujemy przyprawy w mięso. Możemy dodać troszeczkę oleju, wtedy szybciej mięso wchłonie przyprawy. Teraz możemy rozgrzać, porządnie rozgrzać patelnię. Najlepiej użyć patelni głębszej. Teraz tak, na rozgrzaną patelnię wlewam trochę tłuszczu, nie za dużo. W miseczce mam mąkę i obtaczam polędwiczki. Rozprowadzę tłuszcz po patelni, szybciej się nagrzeje. Polędwiczki obtaczam w mące ze względu na to, że one się pięknie zrumienią, wytworzy się taka skórka, a później po dodaniu płynu zagęści nam sos. No i mięso szybciej się zamknie i będzie soczyste. I mięso mamy w patelni. I przez chwilę nie dotykajmy mięsa, niech ono się pięknie zetnie, niech ono się zrumieni. Pół misek jeszcze będzie potrzebny. Mięso niech się rumieni z drugiej strony, a ja pokroję teraz dwie średniej wielkości cebulę. Będę je kroił w pióra. Mięso jest obsmażone, więc wyjmujemy je teraz do półmiska. I w miejsce mięsa wrzucamy cebulę. Zmniejszę trochę płomień. Niech się cebula porządnie zeszkli. Ja w tym czasie pokroję 4 ząbki czosnku. Cebula zaczyna mi się karmelizować, więc to już jest czas, żeby dodać czosnek. Trzymam dosłownie pół minuty. W tym czasie pokroję
marchewkę i pietruszkę. Mam tutaj kilka sztuk marchewek i kilka sztuk pietruszki. Pietruszki mam 2 sztuki, marchewki 4. I kroję w takie większe kawałki. I dodaję do czosnku i cebuli. Wleję teraz trochę białego wina. Ale na razie niezbyt dużo. Tyle wystarczy. Delikatnie to przyprawimy solą. Oczywiście świeżo roztartym czarnym pieprzem. Wrzucimy kilka niewielkich liści laurowych i kilka ziaren ziela angielskiego dla pięknego aromatu. To na chwileczkę przykryję, a w tym czasie pokroję jedną zieloną paprykę i jedną czerwoną. Czerwona pokrojona, teraz zielona. Papryka pokrojona, więc możemy ją dodać do cebuli i marchewki. Następnie wkroję 3 takiej dość dużej wielkości ziemniaki. Pokroję je w większe kawałeczki. I dodaję do warzyw. Teraz możemy ponownie przyprawić, bo ziemniaki i papryka będą bez smaku. Oczywiście sól, pieprz i trochę białego wina. Jeżeli nie chcemy dodawać wina, to zamieniamy to na bulion. Ja uwielbiam tak gotować właśnie na winie. Przykrywam i zostawiam na 15 minut. No i tak jak mówiłem, po 15 minutach dodaję mięso. Przykrywam ponownie i zostawiam na kolejne minut 15. No i mój obiad prawie gotowy. Spójrzcie tylko, jak to obłędnie wygląda, ale jeszcze nie skończyłem, bo muszę wkroić trochę zieleniny. To jest bardzo, bardzo ważne. Wkroję trochę natki pietruszki. Delikatnie przemieszam. Wygląda to wręcz bajecznie. Aż nienormalnie smacznie. Mięso wręcz rozpływa się.
taką potrawę polecam miłośnikom dobrej jakości mięsa i warzyw. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. To jest coś wspaniałego.